Cześć wszystkim, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Brod, a to jest Gra na Niedziela i dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie w tytuły, które wy napisaliście pod wczorajszym filmikiem. Moi drodzy, dzisiaj na początek pierwsza gierka, którą wybrał, niech spojrzę, moi drodzy, mam to sobie wszystko zapisane. MP13 2015, fajny nick swoją drogą. Pora na przygodę, słuszna sprawa 2. I też umieścił, moi drodzy, link do tej gry, to też jak najbardziej mi się ten komentarz spodobał, ponieważ też nie musiałem do końca szukać tej gry i mamy ją bezpośrednio, także... Moi drodzy, ja przychylnym okiem patrzę na to, jeżeli też umieścicie link do jakiejś gierki, wtedy też to doceniam. Jak widzicie, gramy sobie w Porę na Przygodę. Moi drodzy, ja Porę na Przygodę kojarzę, też parę odcinków oglądałem, bo ta bajka leciała swojego czasu na Cartoon Network i też moim zdaniem chyba też nadal leci, inaczej by nie była w sumie pokazana na stronie Cartoon Network. Moi drodzy, jest to połączenie takiej przygodówki, zręcznościówki. Moi drodzy, zaczynajmy. Jak widzicie, mamy sterowanie na klawiaturze. Możemy skakać, strzałka w górę odpowiada za skok. Do przodu, do tyłu możemy kucać. Nie możemy, ale możemy rzucać kamieniami, klikając spację, moi drodzy. To też zaczynajmy, ruszajmy w przygodę. Musimy zebrać parę rzeczy. Właśnie takie jakieś tutaj klejnociki, kryształki. W sumie bardzo fajnie to wygląda, ale też, ojejku, spadłem. Śmiesznie tak chodzi ta postać. Mamy też pasek, który oznacza, ile jest do... Ojejku, to jest coś bardzo śliskie to podłoże, bo spadam. Mamy też pasek na dole, jeżeli widzicie. Przesuwa się on, co oznacza, że pewnie... Łohoho. Pyk. O, tu są jakieś klejnoty, też mogę sobie je w sumie wziąć. Ale musimy zebrać jakieś takie... Kurka, nie wiem jaki to jest kolor. Chyba nie morski, nie? Nie wiem w sumie. To też nie jest raczej seledynowy kolor, więc trudno mi będzie powiedzieć jaki ten kryształ jest. Ojejku, pierwsza postać, pierwszy przeciwnik i drugi pokonany. Chyba nie idzie nam tak w sumie źle. Tu coś zebraliśmy, moi drodzy. Ojejku, no i spadłem na dół. Także... Będę musiał się jeszcze podszkolić, jeżeli chodzi o tą grę. Dajcie znać, czy wy graliście w nią, jeżeli chcecie w nią w sumie zagrać, bo wasza odpowiedź brzmi nie, nie graliście. No to słuchajcie, ja umieszczę w opisie do tego filmu link do tej gry, tak żebyście łatwo mieli ją łatwo znaleźli. Kurka wodna, no spadam ciągle, ale ze mnie nie zdara. Jestem troszkę niezgrabny, niezdarny jak słoń w... No nie mogę, no co za ze mnie człowiek, jak słoń w składzie porcelany, moi drodzy, tak się niezgrabnie poruszam. No, nareszcie jestem na górze i pierwszy, ten większy kryształ zebraliśmy i jesteśmy, to jest chyba 2, 3, 4, 1/5, słuchajcie, 1/5 części mapy, także... Oj, tu jest nasz przeciwnik, a chciał mnie zaskoczyć, ale jestem czujny, moi drodzy. Aj, on wstaje, a bo my go do końca, my go tylko ogłuszamy, tak? No dobrze, rozumiem. O nie, ale żyćko tu mamy, dobrze, zregenerowaliśmy życie. Gdzie wszystkie 5 diamentów na tym poziomie, aby odblokować portal Kluskowej Krainy? Okej, wszystko jasne, Kluskowa Kraina. Oj, mogłem zebrać sobie te kryształki w sumie. Lecimy dalej, moi drodzy, na spotkanie z przygodą, bo pora na przygodę. Co my tu mamy? A proszę, czyli to jest ta dodatkowa, słuchajcie, umiejętność, która pozwala nam zastosować. Klikamy, przytrzymujemy w sumie, przytrzymujemy spację i dzięki temu możemy pewne specyficzne umiejętności odblokować danej postaci, słuchajcie. To nam pozwala wskoczyć tutaj na te przeszkody. Kojarzy mi się ta gra z Mario w sumie, taka platformówka. Pokonujemy pewne przeszkody, jesteśmy na chmurce. Elegancko, tutaj też musimy zdolność tutaj wykorzystać naszą. Ojejku, jest życie, ale w sumie niepotrzebnie go zabrałem, bo mógłbym się wrócić tutaj, jeżeli stracę troszkę punktów życia. No ale cóż, no już to zebrałem, więc po ptakach. To jest pan ślimak i możemy znowu przelecieć, z tego co widzę. Proszę bardzo, teraz tutaj będzie trzeba... Aha, okej, to nie było zbyt rozsądne, moi drodzy. Ale będziemy... Jejku, on przez skały może strzelać? To było dziwne.
Dobra, okej, udało się tego pana pokonać. Oj, spadłem na dół. O, nie ma, nie ma, nie ma. Ze mną tak łatwo nie będziecie mieli, słuchajcie. O, jest tutaj jego maść kolejna. Dobra, ale będziemy musieli się, słuchajcie, cofnąć. Śnieżki nie sprawdzają się przeciwko kolcom, przyda się miecz. O, to musimy miecz tutaj zdobyć, tak? No ładnie. A skąd go zdobyć? Oto jest pytanie, moi drodzy. Ojejku, dobra, tutaj się powinien pasek wysunąć teraz, no właśnie. No dobra, to jeszcze raz tutaj wskakujemy. Przynajmniej zebraliśmy ten diament, czy kryształ, czy klejnot, jak zwał, tak zwał. Dobra. Tutaj również do przodu. No i jesteśmy tutaj. W tym punkcie, okej, okay, i lecimy dalej w tą stronę. Dobra, tu możemy również skoczyć na chmurkę, pyk. Dobra, udało się, szybka reakcja, tu zbieramy klejnociki. Aha, okej, okay, tu możemy przefrunąć, z tego co widzę. Tutaj również, ale słuchajcie, będzie trzeba się cofać, coś mi się wydaje. Wracać w sumie, do tyłu przejść pewnie, bo możemy nie wszystkie klejnoty tutaj zebrać. Jak widzicie, tu są też mapa jest dość rozległa, możemy skakać, chodzić po chmurkach. Możemy też gdzieś indziej wyskoczyć, więc zapewne te kryształy będą w losowych punktach. A jak widzicie, mapa się kończy. Jesteśmy prawie na końcu tej ścieżki. Oj, 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 to bolało. Ale nie straciliśmy punktów życia, co ciekawe. Dziwne, to był jakiś błąd zapewne gry. Okej, okay, no dobrze, niech tak będzie. Mnie to w sumie nie przeszkadza, to jest na naszą korzyść. Ojejku, czemu nie przeskoczyłem, nie wskoczyłem na tą piankę? Bo wydaje mi się, że możemy się z niej odbić. O właśnie. Pyk. Tu jest kolejny klejnot. Oj, straciłem, tym razem straciłem punkty życia. Dobra. Gierka bardzo przyjemna, nie sądziłem, że będą takie darmowe gry. No, mój drogi, postaraj się tam wyskoczyć. Aha, my tam wskoczyć nie możemy? Nieprawda, na pewno się tam uda skoczyć. Na pewno. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz. No, no co za ludzie. Dobra. Chyba tam nie wskoczę, słuchajcie. Muszę się poprawnie odbić. Jest, dobra, jest. No właśnie, o to mi chodziło. Tutaj są tylko punkty. Już dalej nie przejdziemy z tego, co widzicie. Hopa. Oj, ajajaj, niefortunnie spadłem. Dobra. Okej, okay, tu już możemy zakończyć naszą podróż. Ale nam na pewno nie o to chodzi, czyż nie? Musimy zebrać więcej rzeczy. Przy okazji uważać, żebyśmy nie zginęli. Chociaż mamy 3 życia, więc 3 próby w sumie. Jakby nie powiedzieć. No dobra. Aha, okej. Okay. No dobrze, jak widzicie, tutaj również mamy kryształ, który powinniśmy zebrać. Pięknie. A gdzie jest ostatni? Oto jest pytanie. Tajemnica Polichinela. Dobra. O, tu jest nasz przeciwnik. Skorzystaj ze sprężystych żelatynek. Okej, okay. To są w takim tak zwane żelatynki. No dobrze. Zobaczmy, co tutaj jest. Aha, tu jest kolejny punkt. No jak widzicie, mapa jest dość długa i szeroka w sumie, moi drodzy. Więc to jest fajne, bo nie będziemy się tutaj... Ała, uderzył nas. Co za bezstydnik. Dobra, więc nie będziemy się tu nudzić, ale... Ja bym naprawdę chciał znaleźć ten ostatni klejnot. To by się nam na pewno przydało. Tu jest jakieś żyćko. Tędy nie przejdziemy. Tu są życia. Dobra, okej. Okay. Będę wiedział w takim razie, gdzie pójść, moi drodzy. Bo to jest też bardzo ważne, żeby znaleźć te wszystkie rzeczy, które są poszukiwane. Bez tego nie ma co tutaj ukończyć tego scenariusza. Bo zapewne już bym mógł... skończyć scenariusz, chociaż w sumie nie wiem, czy by mnie te drzwi przypuściły. Nie chcę tego sprawdzać, bo potem się nie wrócę już tutaj. Nie będę miał takiej okazji, więc nie ma co w sumie na razie ryzykować. Dobra. Gdzie jest ten ostatni klejnot? Klejnot koronny. Dobra, tu gdzieś powinno być przejście swoją drogą. Okej, tu możemy polecieć. Tego co widzę, ale tutaj jest życie, no właśnie, tu było to życie. Specjalnie się wróciłem po nie, żeby zregenerować swoje punkty HP, czyli, znaczy punkty HP, punkty życia, bo HP to jest hit points, czyli właśnie na polski punkty życia, moi drodzy. Dobra.
Okej, tak jest tłumaczone swoją drogą. Dobra. Ło. Nie chciałem tego zrobić. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest ten piąty? To będzie problem. Może też liczę też w sumie na wasze podpowiedzi. No to by było mega, jeżeli byście mi dali znać, gdzie jest piąty klejnot. Ale cóż, mamy czas. Słuchajcie, nic na. Oj, 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 to było bliskie, ale odpowiedni czas na reakcję miałem, więc jest dobrze. Słuchajcie, nie ma co narzekać. Dobrze, że też on się będzie podnosił po jakimś czasie, więc lepiej spamować tutaj tymi śnieżkami. No i przelecimy sobie, jeszcze posprawdzajmy te tereny, bo tak naprawdę nie wszędzie, nie wszystkie tutaj te miejsca odwiedziłem swoją drogą. Dobra, okej, tutaj nie byłem, jak widzicie, nie skakałem sobie po tym, bo mamy te kryształy. Dobra, pyk. I tu mamy HP z tego co widzę. Aha, tutaj. Oj! A jejku, bad timing, jak to się mówi. Niestety timing miałem zły i nie w porę trafiłem na tego potworka, który wstał jak z tego miejsca, gdzie leżał. Dobra, tu też nie byłem, z tego co widzę. Również i tutaj, więc gdzieś tu może być nasz kryształ. Gdzie jesteś? Ojejku, tędy nie przejdę. No to mamy dylemat teraz. Mamy niemały problem, który być może mam nadzieję, że się uda rozwiązać. Zobaczymy. Okej. Ojejku, coś tu do mnie. Soul do mnie napisał. Super, Soul Shibo. CS o 13. Moi drodzy, mam tu takie zaproszenia na CS-y od Soła. Odpiszę mu, słuchajcie. Widzicie, Soul was zapewne też pozdrowi. Czekajcie. Napiszę mu. Będziemy chyba coś nagrywać z Sołem. Moi drodzy. Słuchajcie, macie pozdrowienia od Soła. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ja ten. O 13 będziemy nagrywać Counter Strike'a. Także pojawi się na moim kanale. Słuchajcie, na moim kanale. Okej, Brod. Tam też zagramy sobie z Lachem. Pewnie kojarzycie tą osobę, jeżeli lubicie. O proszę, razy 4. Super, fajną znajdźkę znaleźliśmy. Jeżeli kojarzycie, no lubicie piłkę nożną i gry FIFA czy inne gry sportowe, no to Lachu grywa w nie, także. Także słuchajcie, będzie fajnie, myślę. No ale wracajmy do tematu i nie wiem, przekazałem pozdrowienia? Tak, moi drodzy, przekazałem, także tak jak mówię, Soul was bardzo serdecznie pozdrawia. Moi drodzy, a my grajmy koncentr. Ojejku! Wróćmy do naszej gry i być może chyba już nie znajdziemy tego kryształu ostatniego. Troszkę szkoda, moi drodzy, ale na pewno jestem pewny, słuchajcie, że. Okej, udało się przejść, ale jestem pewny, że mi powiecie, gdzie znaleźć. Słuchajcie, gdzie znaleźć te klejnoty. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja serdecznie się cieszę, że. Napisaliście o tej grze, bo bardzo przyjemnie mi się w nią grało i myślę, że wy również miło ze mną spędziliście czas. No i dzisiaj pojawi się na pewno jeszcze jeden tytuł zaproponowany przez pewną osobę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. A ja, słuchajcie, uciekam. Was oczywiście również, moi drodzy widzowie. A ja uciekam, moi drodzy, i zapraszam na kolejny filmik. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.